2,5 tysiąca wolontariuszy z puszkami, z takimi puszkami w ręce, a także z takim identyfikatorem. Będzie przymierzało krakowskie ulice i będzie rozdawać wszystkim darczyńcom takie oto serduszka. Na co zbieramy w tym roku? 20 finał jubileuszowy, hasło jego jest Gramy z pompą. Tytuł, chyba w sam raz na jubileuszowe granie, jest także rekordowy, bo jest najdłuższy, dlatego ja się kuratuję ściągawką, na co w tym roku zbieramy. Na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Jakby wykraczamy nieco poza ratowanie dzieci, które już żyją, które już są na tym świecie, jest zadbanie także o dzieci, które jeszcze gdzieś tam razem z mamą są dość mocno związane. Mamy, które chorują, także są, trafią pod opiekę fundacji. W Krakowie, z racji 20 finału, poza rynkiem głównym, gdzie będzie się bardzo dużo rzeczy działo. Tutaj pani Iza opowiedziała o koncercie, tylko powiem, że to przez cały dzień na terenie rynku głównego będzie mnóstwo happeningów związanych z osobami, które się przebiorą w postaci bajkowe. Żołnierze, rycerze będą kwestowały także psy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej Skęt. Niesamowitych 6 psiaków będzie kwestować. Będzie kwestował po raz kolejny Adam Mickiewicz, który w tamtym roku uzbierał niemal 5 tysięcy złotych do własnej puszki. Spodobało mu się w tym roku także z nami on pozbiera. Będzie także stoisko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informacyjne, a także takie mini sklepik z gadżetami orkiestrowymi, gdzie będzie można nabyć jakieś pamiątki związane z Wielką Orkiestrą. Będzie także można nauczyć się pierwszej pomocy na rynku głównym, które prowadzone są przez instruktorów związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na rynku głównym mamy taki budynek, sukiennicę. Za chwilę pani Iwona Parzyńska będzie mogła powiedzieć, co się będzie działo w okazji finału w sukiennicach, gdzie także jeden z krakowskich sztabów WOŚP, podkreślam, jeden z krakowskich sztabów WOŚP, trafi na ten dzień do muzeum. Może w tym momencie... Ja najbardziej gorąco do sukiennic, do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, gdzie, jak już mówiliśmy, ulokuje się sztab. Będziemy gościć pana Piotra i jego ekipę. Będziemy również gościć ekipy telewizyjne. Będzie można też skorzystać z różnych atrakcji, które na ten dzień przygotowaliśmy. Myślę, że jedną z największych będzie wystawa fotografii na 20-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Część zdjęć, która przyjechała dosłownie 2 dni temu, jest do obejrzenia tutaj na stole. Będziemy je niedługo montować. Będzie to ponad 50 fotografii, które obrazują różne momenty z życia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie też kilka kadrów z życia krakowskiej orkiestry. Myślę, że warto będzie zaprosić wszystkich. Wystawa będzie trwała przez cały weekend, już od 5 od wieczora będzie można ją oglądać w sukiennicach, w sali wystaw zmiennych, w sali malarni. Poza tym planujemy o godzinie 12 w południe koncert na dudy szkockiej i kwartet smyczkowy. Myślę, że będzie to dość widowiskowy koncert. Zaprasza zespół Krakowi Ensemble i zagra Lindsay Dance. Przygotowujemy jeszcze, bo program jest ciągle dynamiczny, atrakcje w innych oddziałach. Między innymi w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego na ulicy Szczepańskiej specjalnie dla orkiestry postanowiliśmy przedłużyć japoński Nowy Rok. W związku z tym będziemy się starali przygotować dodatkowe atrakcje dla widzów. Będzie między innymi wróżenie z grupy krwi, bardzo popularne w Japonii. I będzie również odprowadzanie specjalne przez kuratora wystawy. Zapraszamy również do gmachu głównego, gdzie będzie można obejrzeć wystawy czasowe. Wystawa Turnera jest wystawą jedyną płatną tego dnia, natomiast bezpłatnie udostępniamy wstęp na wystawę Katarzyny Kozyry. Zresztą wystawa drzeworytu japońskiego w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego też będzie nieodpłatnie dostępna. Nikogo nie zmuszamy, ale wszystkich zachęcamy do dodatków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już zapraszamy też wszystkich wolontariuszy kwestujących na rzecz Wielkiej Orkiestry na kawę, herbatę,
na odpoczynek we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest trochę cieplejszy weekend niż przez te poprzednie lata, ale myślę, że przyda się takie miejsce do odpoczynku i jakiegoś dobrego. Poza tym przygotowaliśmy wspólnie ze sztabem aukcję. Tym razem taką wyjątkową, nadzwyczajną, pierwszą aukcją będzie sesja ślubna w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. Sesji jeszcze do tej pory ślubnej we wnętrzach nie było. Czasami młode pary korzystają z tarasu sukiennic. Dodatkowo, poza obsługą fotograficzną przez pana Łukasza Piecha, orkiestra młodej parze dodaje wizaż przedślubny, prawda? Przygotowani, ale będziemy się starali, żeby młoda para czuła się wtedy wyjątkowo, żeby otrzymała od nas też specjalne upominki. Licytujemy również, tym razem już kolejny raz, wyjątkowy dzień w sukiennicach. Ta aukcja udaje się co roku coraz lepiej i przynosi całkiem niezłe pieniądze. Generalnie polega to na tym, że wybrany przez siebie poniedziałek w roku ktoś, jakaś firma lub osoba może wylicytować właśnie taki swój dzień. Będzie mogła wtedy poczuć się gospodarzem sukiennic, zaprosić swoich gości bądź współpracowników, jeżeli to jest firma, spędzić naprawdę wyjątkowe chwile. Licytujemy też srebrny znaczek z logo sukiennic. Ten znaczek, który tutaj mam na stole, jest taką limitowaną serią, którą otrzymali ambasadorzy sukiennic w związku z zakończeniem projektu remontu i odnowy Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. Między innymi taki znaczek nosi pan Jurek Owsiak. Ten znaczek można będzie nabyć wraz z kartą przyjaciela sukiennic uprawniającą do bezpłatnego wstępu przez rok do sukiennic dla jednej osoby wraz z osobą towarzyszącą. I licytujemy ostatnią już reprodukcję obrazu Pochodnie Nerona Henryka Siewirackiego w oryginalnych zabytkowych krosnach. To już ostatnia taka okazja orkiestrowa, będziemy musieli za rok coś wymyśleć. Aukcje już trwają, skończą się 8 i 9 stycznia, także serdecznie zapraszamy do ich udziału.